Film powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo urazić. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Giertych miał dosyć hamskiego słownictwa w Sejmie. Więc po przekupieniu innych klubów udało mu się wprowadzić ustawę, że jeżeli któryś z posłów zaknie, to płaci tysiąc złotych za brzydkie słowo. Mimo iż samoobrona mocno protestowała, wniosek przeszedł większością głosów. Wieczorem słychać pukanie do drzwi gabinetu Romka. Ten otwiera i widzi cały klub samoobrony. Posłowie wchodzą i po kolei i kładą Romusiowi po dwa tysiące złotych na biurko każdy. Zdziwiony Romuś mówi niepewnym głosem, „A, ależ koledzy nocowy, przecież ja bym zgłosił poprawkę i bez takiej zachęty. Patrzcie no tylko na niego, mówi Andrzej, to nie łapówka czubku. Ale jak to? Dziwi się Romek. Jak nie łapówka to co? Na co cała samoobrona z godnym chórem? Tak to, chuj ci w dupę.